W ostatnich latach archeolodzy odkryli piramidy na całym świecie, które przez wieki były zagubione, uważane po prostu za naturalne formacje. Odkryto je w Ameryce Południowej w najmniej spodziewanych miejscach, a także chociażby w Indonezji przykryte ziemią. Co jakiś czas wraca w mediach temat piramidy na Antarktydzie. Jedni go wyśmiewają, a inni są przekonani, że taka budowla tam stoi i jest to ukrywane przez archeologów oraz możnych tego świata. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy oczywiście na tyle ile to się da, czy istnienie tej budowli na tym pokrytym lodem kontynencie jest faktem czy mitem. Jeżeli ciekawi Cię ten temat, to zachęcam do obejrzenia tego epizodu. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne dziby. Dzisiaj zajmiemy się tematem możliwości istnienia piramidy na Antarktydzie, ponieważ temat ten co jakiś czas pojawia się w mediach, jak chociażby w programie Starożytni Kosmici, ale również i w gazetach takich jak Daily Mail czy India Daily Express. Tego typu programy telewizyjne bądź artykuły w gazetach często wywołują u ludzi sporo zamieszania. Ale czy jest to w ogóle możliwe, aby istniała w tamtym miejscu taka budowla? Zanim przejdziemy dalej, to najpierw chciałem podziękować za wsparcie patronom i mam tutaj na myśli Pawła M, Dawida P i Daniela K. Dziękuję panowie za to wsparcie. Jeżeli ty również masz chęć dołączyć do grona wspierających kanał, to zapraszam na patronite, a więcej informacji znajdziesz w opisie pod filmem. Dodam jeszcze, że pieniądze, które tam uzbieram przeznaczę na komputer, ponieważ ten, na którym pracuję ma już naprawdę bardzo dużo lat i ledwo wyrabia z dłuższymi materiałami na kanał. Wracając do odcinka to wiemy, że piramidy są obecne na różnych kontynentach w wielu krajach, takich jak Egipt, Kambodża, Chiny czy Indonezja. Czy mogły też powstać na Antarktydzie, gdzie nawet według akademickich badaczy klimat był przecież kiedyś całkowicie inny niż obecnie? Od zawsze ciekawiły mnie alternatywne tematy i teorie spiskowe, a te w ostatnich latach bardzo szybko okazują się po prostu być spiskami, a nie tylko teoriami. Jednak uważam też, że istotne jest również to, aby zachować ostrożność i nie tworzyć sensacyjnych teorii na podstawie niewystarczających informacji. Dlatego ja osobiście uważam, że nie powinniśmy popadać z jednej skrajności w drugą i na przykład ślepo wierzyć tylko w badania naukowe, ignorując wszystkie inne fakty, ale jednocześnie nie powinniśmy również olewać wszystkiego, co postulują naukowcy, tylko dlatego, że napisali to ludzie z dyplomami. Zawsze warto mieć umiar i zdrowy rozsądek. Wracając do Antarktydy, to nie możemy zapominać o tym, że jest to surowe i wymagające środowisko. Według oficjalnej narracji, przez miliony lat pozostawało ono nietknięte przez ludzką cywilizację. Mówienie o istnieniu piramidy na tamtym obszarze to ogromna kontrowersja, która wymagałaby niezwykle mocnych dowodów. I tutaj, jakoś na początku lat 2000 świat obiegła niezwykła historia dotycząca tajemniczej ekspedycji na biegun południowy, w trakcie której miały zostać odkryte piramidy. Z tak, tego co wiem, to istotne tutaj jest to, że żadne z imion tej ósemki badaczy, którzy mieli wziąć udział w tej wyprawie, nigdy nie zostało ujawnione. Jedyne dowody, jakie przedstawiono światu, to fotografie rzekomo wykonane podczas tego właśnie wypadu. Często w przypadku tego typu zdjęć potencjalnych piramid kluczowe jest miejsce skąd je wykonano i często gdyby daną fotkę zrobiono z innej strony, to nikomu nie przyszłoby do głowy sugerować, że dany obiekt to piramida. W marcu 2016 roku Vincent Fontes, czyli badacz zainteresowany zjawiskami paranormalnymi, opublikował obraz rzekomej piramidy. Udostępnił współrzędne i twierdził, że google Earth uchwyciło dowody na obecność takiej właśnie budowli w paśmie górskim Sentinel w górach Ellsworth. Wrzucił nawet porównanie tego zdjęcia satelitarnego z Antarktydy z wielką piramidą w Gizie. W ostatnich latach pojawiło się jeszcze kilka takich doniesień o ogromnych, wielkich piramidach na tym lodowym kontynencie. Mają one wystawać z lodu i śniegu, wyglądając tak perfekcyjnie jak te budowle w Egipcie a wiele z nich byłoby o wiele większych od tej najsłynniejszej egipskiej piramidy w Gizie. Mam tu na myśli oczywiście Wielką Piramidę. Jedna z takich piramid, jak postulują niektórzy, ma idealnie kwadratową podstawę o bokach o długości 2 km, ale oczywiście to są tylko takie przybliżone wymiary i osobiście nie wierzę, że są one równe i tak precyzyjne jak te w Egipcie stworzone przez ludzi. Nikt z tych badaczy nie robił przecież tam pomiarów i posłużono się tutaj jedynie takimi szacunkowymi właśnie wymiarami z Google Maps. Więc równie dobrze, te boki może mają mniej więcej po 2 km, ale być może jest in... w jednym jest 200 metrów więcej, w innym będzie 100 metrów mniej, a jeszcze inne będzie miało troszeczkę inne wymiary. To co z całą pewnością wiemy, to że taki piramidalny kształt w naturze to nie jest rzadkość. Wiele szczytów na świecie ma dwie podobne strony, które przypominają swoim kształtem właśnie ściany piramidy. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na nie z odpowiedniej perspektywy. Należy tutaj podkreślić, że dziesiątki gór na całym świecie ma właśnie takie piramidalne kształty, chociażby w Alpach Maderhorn. A tutaj widzimy listę wielu innych miejsc i kilka fotek dla przykładu. Jak widzimy, w tych przypadkach wszystkie cztery strony są powiedzmy, że piramidalne, a nie tylko jedna, dwie czy trzy. Tak to ma miejsce w większości właśnie przypadków. Nie jest to nic nadzwyczajnego w przyrodzie. To po prostu efekt procesów geologicznych, a nie prac starożytnych, zaginionych cywilizacji. Oczywiście nie można wykluczyć również sytuacji takiej, kiedy to na oko zostanie jakaś konstrukcja, ludzka konstrukcja, mylnie zaklasyfikowana właśnie do takiej kategorii, ale z całą pewnością możemy być pewni, że jakiś proces geologiczny tworzy tego typu twory. Profesor Maury Pelto, specjalista w dziedzinie nauk środowiskowych z Nichols College w Massachusetts, twierdzi, że jest to proces, który zachodzi, gdy woda bądź śnieg dostanie się do szczeliny w górze w ciągu dnia, a nocą, gdy temperatura spada, to oczywiście woda zamarza. Ta, zwiększając swoją objętość, prowadzi do powiększenia szczelin, co widać na tej animacji. Według naukowców, trwało to setki tysiące lat i prowadziło do stopniowego poszerzania szczelin, aż do momentu, gdy całe sekcje skał odrywały się. Mechanizm ten nazywany jest jako. Freeze Thaw Action i miał kształtować góry, tworząc szczyty przypominające piramidy. Profesor Peltu wyjaśnia, że góra ta jest prawdopodobnie zbudowana z jednolitej warstwy skał, co jest kluczowe, ponieważ wszystkie cztery strony góry erodowały w podobnym tempie. Sugeruje to, że struktura skał jest stosunkowo jednolita, bez twardych warstw, które musiałyby erodować o wiele dłużej i być może nadając temu obiektowi inny kształt. Popatrzcie również na te obiekty po prawej stronie na górze, i na dole po lewej. One również mają takie piramidalne ściany, ale oczywiście nie wszystkie cztery. Patrząc na ten szczyt górski ciągnący się za piramidą i jakby wychodzący z jej górnego prawego narożnika, to pokazuje to jeszcze bardziej, że musi to być naturalny twór. Do tego ściany tej pseudopiramidy nie są także tak równe, jak się w internetach o tym czyta. Wspomniany profesor dodaje jeszcze, że to miejsce, w sensie miejsce, gdzie znajduje się ta pseudopiramida, nie jest tak bardzo odległe od bazy badawczej naukowców, którzy zajmują się badaniami nad klimatem. Zajduje się ona w Patriot Hills na Antarktydzie. Należy również pamiętać, że to co widzimy to tylko wierzchołki gór, które wystają spod lodu. Cały ten masyw górski, który ciągnie się ukryty pod lodem, dobrze widać na tym zdjęciu tutaj. Dlatego według mnie zdjęcia te nie są żadnym dowodem na obecność starożytnych cywilizacji na Antarktydzie. Oczywiście zawsze można się przyczepić i powiedzieć, że nie możemy mieć stuprocentowej pewności czy jest to piramida, no bo przecież naukowcy mogą się mylić. A do tego nie przeprowadzili tam żadnych badań na miejscu. Nałóżmy, że jest to prawdą. I omawiany dziś obieg rzeczywiście byłby starożytną budowlą, którą zbudowano dawno temu. Wiemy przecież, że Antarktyda nie zawsze była lądem pokrytym grubą warstwą lodu. Kiedyś obszar ten należał do strefy tropikalnej i pokryty był lasami i zasiedlony różnorodnymi formami życia. Zakładając, że wiedza akademickich badaczy na temat powstawania lodowców jest prawidłowa, to wtedy można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 15 milionów lat Antarktyda była suchym pustkoniem, a ślady kopalne ponoć potwierdzają te informacje. W przeszłości mieliśmy już okresy, w których lądolód cofał się i narastał w większych ilości niż aktualnie. Więc, w zależności od czasie, o jakim mówimy, no ten lód mógł być tam grubszy, cieńszy, bądź mogło go tam nie być w ogóle. Uważa się, że taki okres z mniejszą ilością lodu na Antarktydzie miał miejsce jakieś 3 miliony lat temu podczas okresu pilocyńskiego. W 2004 roku naukowcy pobrali rdzenny lodowy, który według nich sięgał aż 800 tysięcy lat wstecz, a w 2017 roku uzyskano dane sięgające aż ponoć niemal 3 milionów lat wstecz. Aby tego dokonać, wykorzystano techniki profilowania sejsmicznego. Te dane pokazują, że Antarktyda była środowiskiem zdominowanym przez pokrywę lodową od Pliocenu do Pleistocenu. Oczywiście z takimi założeniami nie zgodzą się zwolennicy chociażby tzw. hipotezy młodej Ziemi, według których nasza planeta ma zaledwie kilka tysięcy lat, a to już jest całkowicie inny temat. Według innego pomysłu, zwolenników starożytnych astronautów, Antarktyda nie była zamażniętym kontynentem od milionów lat, tak jak twierdzą to naukowcy. Według tej hipotezy, ale oczywiście nie tylko jej, takim dowodem na niesamowitą wiedzę starożytnych na temat kształtu Atarktydy bez lodu, mają być stare mapy ukazujące wygląd tego kontynentu nieskutego jeszcze lodem. Co prawda, w archeologii niemal wszystko staje się coraz to starsze i chociażby pierwsze budowlane budowle są przesuwane w czasie, w sensie datowania ich powstania. Tak samo datowanie powstania człowieka i wielu innych rzeczy. Gdyby pomylono się w kwestii datowania klimatu Antarktydy i kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat temu żyła tam jakaś starożytna cywilizacja, albo taka, która żyła tam miliony lat temu, to nie zmienia faktu, że te akurat formacje skalne, które są tutaj przedstawione, wyglądają jak zwykłe górskie szczyty. A Wy co o tym myślicie? Również uważacie, że są to naturalne twory? Czy może będziecie na nie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ciekawicie temat zaginionych piramid, to koniecznie zobacz ten odcinek, który Ci się teraz wyświetla. Poruszam w nim kwestię ukrytych pod piaskiem Sahary właśnie w takich starożytnych budowli. Przyjrzymy się tam prawdziwym odalezionym obiektom, różnym przypuszczeniom i zamieniamy się też nieco pseudoodkryciami. Wierzę, że się nie zawiedziesz, ale najlepiej sprawdź sam. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i cześć.